Witam dzisiaj po południu. Co dziś zrobi Fed? Najnowsze informacje. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Co dziś zrobi Fed? Najnowsze informacje. Dzisiaj wieczorem mamy najważniejszą informację dla aktywów amerykańskich, czyli decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych i prawdopodobnie to będzie także jedna z najważniejszych decyzji w tym tygodniu i informacji dla całego świata, więc nie warto lekceważyć tego, co się wydarzy po godzinie 20 naszego czasu. No ale oczywiście rynek będzie musiał na to zareagować, będzie musiał się do tego dostosować. Będzie musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, czy aktualne informacje o inflacji, aktualne informacje z rynku pracy, które dzisiaj także poznaliśmy, wpłyną jakoś na decyzję Fedu, czy też nie. I oczywiście, czy ostatnie kłopoty amerykańskiego sektora bankowego także doprowadzą do zmiany polityki monetarnej, czy też pozostawienia jednak stóp procentowych na niezmienionym poziomie. To jest bardzo istotne i tych informacji także będziemy szukać w raporcie, który pojawi się w takim statementie, komunikacie po decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, więc bądźmy wyczuleni na te wydarzenia, które po godzinie 20 będą miały miejsce na rynku. Pierwsze informacje dotyczące rynku pracy to jest wykres, który jest w tle pokazujący, jak bardzo teraz jolsy sygnalizuje nam środowisko recesyjne. No i pytanie jest, czy faktycznie rynek pracy dyskontuje tego typu informacje o negatywnym zabarwieniu, ponieważ poznane dzisiaj o godzinie 14:15 wskaźniki ADP pokazują nam sytuację zupełnie odmienną w kwietniu, że dane były zdecydowanie lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy i na tym wykresie to bardzo ładnie widać, jakie było wyraźne odchylenie od nawet tych skrajnie optymistycznych prognoz. Więc pytanie jest takie, czy te dane ADP czasem nie zmienią nastawienia i jednak rynek uzna, że one sprzyjają tendencjom ku temu, żeby jednak te podwyżki stóp procentowych były, ponieważ dane są najlepsze od praktycznie od 9 miesięcy, więc pewnego rodzaju zaskoczenie ma tutaj miejsce, w tym wypadku pozytywne. No jak rynek się nastawia? Widzimy tutaj oczekiwania i prognozy najważniejszych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych, więc generalnie nastawienie jest na podwyżkę 25 punktów bazowych. Jest kilka instytucji, które prognozuje, że nie będzie jednak podwyżki stóp procentowych, jednak nie są to jakieś mocne, ważne instytucje, nie ma tutaj praktycznie żadnego ważnego banku w Stanach Zjednoczonych. No pytanie jest takie, czy rynek faktycznie tak to zauważa. No, tematem, który naprawdę teraz jest niezwykle istotny, jest to, czy te problemy amerykańskiego sektora bankowego, a na następnym wykresie widzimy, że generalnie jest to największy problem od 15 lat w sektorze bankowym, czy one nie doprowadzą do zmiany nastawienia i retoryki Fedu w sprawie podwyżek stóp procentowych, ponieważ dane, które pokazują, sygnalizują, że te problemy są najwyższe od 15 lat. I oczywiście wydarzenia w ostatnich dniach, podczas wczorajszej sesji na całym indeksie banków w Stanach Zjednoczonych także nam sygnalizują początek obaw, nowe rozdanie, jeżeli chodzi o obawy o cały sektor. Sektor traci na wartości. No i pytanie jest, czy czasem nie będą wkrótce wypadać następne trupy z tej amerykańskiej szafy. Ubezpieczenia na wypadek bankructwa kolejnego banku w Europie, czyli UBS-u, jak widzimy, stabilizują się jednak do poziomów, jednak jesteśmy na poziomach, które są ewidentnie oddalone od poziomów normalnych sprzed tego kryzysu marcowego. No pytanie jest, czy czasem nie rodzą się następne ryzyka w całym sektorze. A jak rynek instrumentów pochodnych widzi dzisiejsze szanse na podwyżkę bądź też nie podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych? I tu widzimy, że praktycznie nic się nie zmieniło od poranku w Europie, ponieważ rynek nie wycenia w pełni ani jednej podwyżki stóp procentowych już w ogóle w cyklu. Jest tylko 88% szansy prawdopodobieństwa, że jednak nastąpi jedna o 25 punktów bazowych, że podczas dzisiejszego posiedzenia jest 88% szansy na podwyżkę stóp procentowych. No więc tu instrumenty pochodne mówią nam jednoznacznie,
że rynek nie wycenia ani jednej w pełni podwyżki stóp procentowych, natomiast zaczyna wyceniać już, że może być do końca grudnia nawet dwa razy po 25 punktów bazowych cięcia stóp procentowych. Patrzymy więc na zachowanie amerykańskich obligacji, które jeżeli po dzisiejszej informacjach z Fedu zaczną spadać na rentownościach, czyli ceny zaczną rosnąć, to będzie to jednoznaczny sygnał, że rynek naprawdę nie wierzy w dalsze podwyżki stóp procentowych i że na fali spadków inflacji, na procesach dezinflacyjnych inwestorzy kupują amerykańskie obligacje i w takiej sytuacji będzie bardzo duża szansa, że w ogóle ta konsolidacja, która już drugi miesiąc ma miejsce na amerykańskich papierach, co widać na wykresie, wkrótce się zakończy. A amerykański dolar, oczywiście brak podwyżki stóp procentowych, to będzie sygnał, żeby amerykańskiego dolara osłabiać i moim zdaniem ja osobiście nie spodziewam się podwyżki stóp procentowych, więc spodziewam się, że jednak euro-dolar pójdzie dzisiaj w górę do końca dnia i będziemy świadkami zakończenia wyżej niż miało to miejsce wczoraj. Także poziom 1,10 widzimy cały czas tutaj na euro-dolarze jest w grze. Pamiętamy także, że jutro o godzinie 14 będziemy mieć decyzję ECB w sprawie stóp procentowych. No i jak też rynek instrumentów pochodnych widzi te wydarzenia i dzisiaj i jutro. I widzimy, że rynek najbardziej spodziewał się zmienności w połowie poprzedniego roku i tak w trzecim kwartale, natomiast teraz te zmienności nie są aż tak duże, więc rynek tak jakby nie spodziewał się ani większej aktywności podczas dzisiejszej sesji, ani też na zamknięcie jutrzejszego dnia, więc to jest też taka ciekawostka, która mówi, że instrumenty pochodne jakoś nie dyskontują gigantycznej aktywności i zmienności amplitudy wahań na eurodolarze i generalnie na amerykańskiej walucie. Patrzymy także, co się wydarzy na Wall Street. Indeksy giełdowe dzisiaj mają za zadanie doprowadzić do negacji tych wczorajszych impulsów, tego, co się wczoraj wydarzyło, więc każdy inny sygnał, każde inne zachowanie niż co najmniej stabilizacja na tych poziomach, a najlepiej wzrosty, będzie odebrana negatywnie, że rynek zaczyna się bać sytuacji i że Fed zaczyna jednak straszyć rynki, a nie do, je po prostu w tym wypadku uspokajać. I na następnym wykresie widzimy, jak średnio zachował się intradayowo indeks Standard & Poor's na przestrzeni ostatniego roku po decyzjach w sprawie stóp procentowych. No i widzimy, oczywiście za każdym razem praktycznie była podwyżka stóp procentowych, a co się działo? Ze statystycznego punktu widzenia dominowały sesje wzrostowe, że sesja była już po decyzji, po publikacji raportu mieliśmy raczej do czynienia ze wzrostami niż spadkami indeksu Standard & Poor's i pytanie jest, jak się ta dzisiejsza sesja wpasuje w ten schemat, który jest tutaj zarysowany na przestrzeni na kolejnych 60 minut po publikacji komunikatu i decyzji w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. A które sektory w ostatnim roku najbardziej rosły na przestrzeni pierwszej godziny po decyzji? Jak widzimy tutaj, że spółki z sektora infotech były zdecydowanymi liderami, więc pytanie jest takie, co się teraz także wydarzy podczas całej sesji na Wall Street. No i drodzy Państwo, mamy także ciekawą obserwację indeksu DAX, jednak oczywiście dzisiaj Niemcy nie zdyskontują ostatecznie decyzji, jednak tutaj konsolidacja cały czas trwa, już praktycznie miesiąc mamy stabilizacji na tych poziomach, tuż nad ważnym poziomem 15 700 punktów. No i pytanie jest, co się wydarzy dalej. I w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do tych specjalnych raportów, które są podlinkowane tam na dole w opisie i także w komentarzu dotyczącym właśnie tego, co się teraz dzieje. O giełdzie, która jest w obliczu widma recesji, warto się z tym materiałem zaznajomić i także z kursem online dotyczącym, jak inwestować na giełdzie. Te materiały, przypominam, są podlinkowane tam na dole w opisie i także w komentarzu. Jeżeli jesteśmy na innych aktywach, to obserwujmy także zachowanie ceny złota. Ze względu na to, że jeżeli rentowności pójdą w dół, a amerykański dolar zacznie się osłabiać, to będzie to wymarzone paliwo do tego, żeby zaobserwować dalsze wzrosty ceny złota. I moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, że właśnie tak się dzisiaj stanie. Obserwujmy także zachowanie ceny miedzi, chociaż cena miedzi nie zacznie dyskontować decyzji Fedu, ponieważ handel się kończy o godzinie 19:30 naszego czasu, ale
Jeżeli pozostaniemy dzisiaj przy wsparciu, to sytuacja techniczna będzie faworyzować scenariusze prospadkowe. No i oczywiście obserwujemy w czasie rzeczywistym zachowanie ropy naftowej. Od ostatniego wpisu cena ropy już spadła poniżej 70 dolarów, czyli jest to bardzo dobra wiadomość dla perspektyw inflacyjnych. Oddala widmo tego, żebyśmy byli wkrótce świadkami presji na to, co się będzie wkrótce, co się ma dziać na indeksach giełdowych. Jednak zachowanie ceny ropy naftowej także oznacza spadek globalnego popytu, więc jest bardzo negatywny dla perspektyw co do tego, jak będą się zachowały indeksy giełdowe, więc równolegle spadki ropy naftowej i ceny miedzi sygnalizują, zwiększają prawdopodobieństwo spadków indeksów giełdowych na Wall Street. Warto być tego świadomym. Patrzmy także na zachowanie Bitcoina, który także się konsoliduje. Już drugi miesiąc jesteśmy na tych samych poziomach, ale w tym wypadku moim zdaniem i dzisiejsze opory i wczorajsze minima to są punkty odniesienia. Ich pokonanie powinno dać nam odpowiedź na pytanie, w którą stronę rynek Bitcoina ruszy. I na koniec rynki Emerging Markets. Rynek Emerging Markets to przede wszystkim dzisiejsze dane dotyczące inflacji w Turcji. Okazało się, że jest ona niższa niż zakładały prognozy, ale moim zdaniem wykres pokazujący zachowanie inflacji jest teraz kluczowy, ponieważ pokazuje, że na przestrzeni ostatnich 4-5 miesięcy tempo inflacji w Turcji zmniejszyło się o połowę, więc widać bardzo korzystny wpływ globalnych procesów dezinflacyjnych także na zachowanie inflacji tureckiej. I to jest także bardzo dobry prognostyk co do przyszłości inflacji w Polsce. Więc taka dynamiczna fala korygująca, zmniejszająca tempo inflacji w Turcji to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. No i jako, że dzisiaj mamy święto w Polsce, rynki generalnie nie pracują, ale jeżeli się okaże, że podczas dyskontowania decyzji Fedu euro-dolar jednak rośnie, to będzie to bardzo dobra wiadomość dla polskich aktywów. W takiej sytuacji będzie można oczekiwać dalszego umocnienia krajowej waluty, będzie można oczekiwać presji na polskie obligacje, bo to moim zdaniem będzie główny rynek, w którym pójdzie para inwestorów indywidualnych i inwestorów zagranicznych do kupowania polskich aktywów oraz oczywiście będzie to także bardzo dobra wiadomość dla giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Więc jeżeli dzisiaj po Fedzie, po tym co się wydarzy, co dziś zrobi Fed i jakie są najnowsze informacje z Fedu, euro-dolar pójdzie w górę, to raczej jutro należy oczekiwać luk wzrostowych na giełdzie papierów wartościowych niż luk w drugą stronę, ale oczywiście wiele będzie się dzisiaj działo i nie można przesądzić jeszcze, w którą stronę polskie aktywa będą dyskontować dzisiejszą decyzję Fedu, która ma także dla nich bardzo duże znaczenie. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów poświęconym rynkom finansowym, które są podlinkowane w opisie i w komentarzu, o giełdzie w obliczu widma recesji, o tym, jak inwestować na giełdzie, drodzy Państwo, oraz oczywiście, jak inwestować w sztuczną inteligencję. Te materiały są tam podlinkowane w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu podczas tego bardzo ważnego wieczoru i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.